Mam od razu tutaj przepisną mówcu. Pierwsze właśnie to mi nasza pani inspektorka Małgosia odpowiada, bo no, rozmawialiśmy wcześniej, że za wcześnie by było, jakbyśmy zrobili sesję 11. Pani Małgosia też zresztą rozmawiam z radnymi, że zrobimy 18 czerwca sesję. Walne spółdzielni. Walne spółdzielni. Bardzo bym prosił o uwzględnienie. O której godzinie? Już jest inna. O 17, jeżeli dobrze pamiętam. 17. Dobrze, o 18 nie wiem, dobrze. A pana 19? Nie, no żadne nie wiem. No to ja bym pana radny na przykład wyrwać tak na 20 minut, żeby zaglądać na naszą przegłosowanie dwóch uchwał. Dało mi się tak? Kiedy będzie? Ja ten dla 2014. Bo Państwo powinniście przeczytać 18 czerwca. Dokumenty, które leżą, to kiedy podejmujemy uchwały dotyczące pieniędzy na przyszły rok. Państwo? Ja mam jestem na uchwałę. Od 17 do 20 czerwca. Czemu możemy to zrobić? Bo zawsze można. Ale zawsze nie w jakim sensie? Dobra, to zróbmy. Dobrze, Państwo, przepraszam, dobra, Państwo drodzy, a 19? Piotr? No ja nie przyjadę, proszę. To zróbmy tak, nie ustalam jeszcze, nie, Państwo drodzy. No ale na wszystkim nie będzie pasować, może ten 19 był blok, i chyba, a tego 19 by mam pasować, to jest bardzo, ale poczekajcie Państwo. To jest bardzo blisko. 11 powiedzmy, bo dzisiaj mamy... Ale jakie to ma konsekwencje? Ale musi to być... Na początku się tak naprawdę ulica, prawda? A później na końcu się robi. Dobra, to Państwo drodzy, dobra, to umawiam się, robimy tą sesję tego 11 czerwca. To jest dobre, jeżeli dobrze się zrobi. Proszę, żeby później ktoś nie mówił, że nie ma na sesji. Dobrze, taki ten. Państwo, ale ustaliliśmy. Państwo, że taki ten. Myśka nie musi na sesji być. Nie musi. Państwo drodzy, taki ten ustaliliśmy na następnej sesji. Teraz wracamy do wolnych wniosków tutaj. Nie wiem, czy to mi podmiot. Tak, to proszę bardzo, zaczniemy może Mateusz. No i. Zapraszam wszystkich Państwa jutro na derby. Na derby dzielnicy trzeciej jest mecz na tutaj na projektu Gronniczami. Pierwszy są brak po 18. Nie wiem, co ktoś ma szansę, bo miło jest rozpoczony, miło oczekiwany, jest puszczony. Dwie sprawy, które mam, myślę, takie, że parę osób, one powinny zainteresować. Pierwsza sprawa rozpoczęła się przebudowa ulicy Rezydowej Dominikanów. W tej chwili tam są wyciągi robione, przygotowywane już jest wszystko pod wymianę mediów i tych tam wszystkich rur i tak dalej, i tak dalej. Przygotowanie idzie ładnie. Druga rzecz, potwierdzam, że w koło czerwca będzie remontowana zatoka przy rondzie Muńskim w ulicy Pilotów. O tym też mówiłem kiedyś, że czynię starania, aby tą zatokę wyremontować i ona będzie wyremontowana w okolicach czerwca. A węzeł Giedrzysta kiedy rusza? Przepraszam bardzo, pan Mateusz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, przybył informację, pierwsza dotyczy najbliższej niedzieli. Państwo wiecie, że jest pan w bardzo dziękuję wszystkim, którzy są w przeciwie zgłosili. Na pierwszą turę na pytanie otwarte do przerzedzonego już. Tak.
Bez samochodu do Biżada? Ale wcześniej do wiceprezydenta. No to na dzień dobry. W piżmie i ewentualnie. Pan Jacek? Wojs? Niestety jestem poza Krakowem. Piotrek? Ale ile tych par jest? Ile to będzie? No to jest 8 godzin. No jest 8 godzin, prosimy to 8 godzin. Po 2 godziny. Na 4 duże, po 2 godziny. Mamy 3 pary, brakuje na 1 parę. To będzie, że będzie za mało, żeby Ja nie mam tego też zgłosił. Nie, nie, niestety nie mogę. Dobra. Zabrać. Ale nie, to może nie jest tego tak, że sobie poradzimy. A jak widzę, zostawię, to będzie mam wjazdówkę i mogę po prostu sobie zabrać do wszystkiego. Ja też właśnie mam, dlatego nie teraz Dobra, szanowni państwo, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to też szybko, żeby nie przedłużać z góry, tak jak informowałem w mailu, także materiały bym bardzo prosił do 30, czyli do Bożego Ciała. Trzecia kwestia, Zdolnia po naszej dzielnicy między szkołami krąży wystawa w powstaniu styczniowym. Była z szkoły numer 2, była szkoła numer 114, to jest szkoła numer 95. Już na koniec szkoły można ją odwiedzić, zobaczyć, to jest przygotowana przez młodzież gimnazjalną i licealną. Ciekawa, sympatyczna, zachęca. Jeszcze trochę po chwili nas pokrąży, także jakby ktoś Państwa miał, to zapraszam do nawet do 90. Dziękuję bardzo. Są inne jakieś głosy? Nie ma, mogę tak jeszcze zobaczyć na delegację. Są inne pracy. Dobrze. Ja bym chciał jeszcze tutaj oficjalnie i nieoficjalnie podziękować, że też Pani Małgosia, która też pomaga w tym, żeby te sesje, myślę, że z czasem będą jeszcze lepiej wyglądały. Dużo. Myślę, że te sesje będą lepiej wyglądały, to są takie no, początki, ale myślę, że poradzimy sobie jeszcze raz też bardzo dziękuję naszym inspektorom. I za, tak, najbardziej, to sesję.